Z Ewangelii według świętego Jana. To wam nakazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Dziwne słowo nakazuję, gdy dotyczy czegoś tak niematerialnego, nieuchwytnego jak miłowanie. Gdyby nakazał zbudowanie domu, nakazał, by zaorać czy zasiać pole, gdyby nakazał przeliczenie pieniędzy, gdyby nakazał zrobienie sprawozdania, to sprawa byłaby jasna i łatwa do wyegzekwowania. Tymczasem nakazał, byśmy się modlili. Dlaczego? Dlatego, że ma w swoich ustach niezwykłe słowo. Ma słowo sprawiające. Słowo, które staje się ciałem. Tak jak Bóg nakazał, by zajaśniało słońce, a ono od samego tego nakazu zajaśniało. I nakazał, by powstała ziemia, a ona od samego tego nakazu powstała. Tak może dzisiaj do ciebie powiedzieć: miłuj, tak ci nakazuje, i to się w twoim sercu stanie. Innej drogi do tego, by kochać, nie ma. Słuchanie nakazu Bożego może w nas uczynić rzeczywistość, której do tej pory nie było. Do zobaczenia jutro.